Dzień dobry, witam wszystkich. Szumo z tej strony. Drodzy widzowie, dzisiaj nagrywam odcinek. A dzisiaj 1 maj jest. O, święto pracy. Święto pracy PRL-owskie, a ja jestem w pracy. Dobrze. Wyciągamy wtryskiwacze. Taki mam dzisiaj plan, żeby to dosyć szybko zrobić i żeby ten film też nie był za długi. Pokażę pewne podstawowe sprawy, które powinniśmy sobie wziąć do serca. Pokażę wam też tutaj, co się dzieje, bo już wiem, co się dzieje. Dodatkowego oprócz sprawdzenia wtryskiwaczy. Auto nie ma mocy. Wszystkie parametry życiowe są ok. Auto było WASO. WASO stwierdzono, żeby sprawdzić zabór EGR. No i wtryski. Słuchajcie, za to wzięli 500, czy prawie 6, za diagnozę. Wymieniłem EGR, dalej jest to samo. Więc słuchajcie, czas, start. Zobaczymy, będę sobie tam nawijał makaron. Słuchajcie, a wy sobie tam patrzcie, nie? No, musimy na pewno zdjąć filtr powietrza. Filtr nam nie będzie tu potrzebny, więc sobie go odłożymy, odkręcamy korek, zdejmujemy sobie tą osłonę naszych wtrysków i teraz właśnie chcę wam pokazać tą rzecz. Zobaczcie, co się dzieje. Wszystko jest zaolejone. Już nawet nie będę patrzył, jaki przebieg ma ten samochód, ale po prostu to jest jakaś porażka. Jedziemy bliżej, żebyście tam widzieli konkretnie, co robię, bo nie musicie moich pleców ani nic oglądać. Zbliżę to, tak żebyście konkretnie widzieli, co jest grane. O, może nawet troszkę to cofnę. No, myślę, że jest dosyć dobrze widać. Doświetlimy sobie. Teraz zobaczcie, jaki patent. Wszystko tutaj jest, słuchajcie, zalane olejem. Co może później w przyszłości dalekiej nam skutkować, jak to się mówi, jedna usterka rodzi drugą usterkę. Jeżeli w porę nie zareagujemy, to ten olej może nam stąd wypłynąć i spłynąć nam po kolektorze ssącym i popłynie nam na dół. No i nieszczęśliwie może nam spłynąć akurat, słuchajcie, na alternator. Alternator po prostu już to przerabiałem też, usmaży się. Po zdjęciu tej osłony, no, tak żebyście dobrze widzieli. Pierwsze, co zrobimy, musimy powypinać wtyczki na pewno od tych naszych wtryskiwaczy i odkręcić przewody wysokiego ciśnienia, jak również zdjąć przewody przelewowe. Zaraz wam pokażę, jak ja to robię. Może inni mają inny sposób. Mały śrubokręt, odpinam sobie. O, przelew. Te spinki po prostu sobie tutaj wypinam. I zaraz wam pokażę. Warto sobie coś takiego przygotować. Bo to, że tam małym śrubokręcikiem sobie te zawleczki sprężyste wyciągniemy w ten sposób małym śrubokrętem, to jak gdyby nic. Teraz właśnie jak je wyciągnąć. Mam takie szczypce, słuchajcie, zrobione. Nawet sobie tutaj je tak zaszlifowałem, żeby były takie wklęśnięcia. I teraz sobie wyciągam, o. Widzicie? I ta zawleczka mi tutaj siedzi w tym, żeby tego nie pogubić. Ja mam zapasowe, powiedzmy, ale wy nie wiem, czy będziecie mieli. Wyciągamy sobie te zabezpieczenia, o. Warto sobie takie szczypce, to można kupić nawet za parę złotych. Mogą być nawet jakieś marketówy. Nie muszą być to, po prostu poświęcić sobie na coś takiego. Chociaż niekoniecznie też tylko do tego, bo one mogą się przydać też do innych nam rzeczy. Ja bardzo często ich używam. Dobra, mamy zawleczki, słuchajcie, odpięte.
Nie możemy tego pogubić oczywiście. Przewody przelewowe mamy już odpięte. Teraz tak, odpinamy przewody elektryczne. Trzeba ścisnąć tą wtyczkę i wypinamy. Czy zabezpieczenie. Ściskamy i wypinamy. Wszystkie cztery po kolei. Dobra. Słuchajcie, mamy... Tutaj jest taka listwa przewodów. Ona jest na spinkach plastikowych. Możecie sobie tą spinkę, tą listwę, przepraszam, z przewodami odpiąć i ją trochę odsunąć, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. Tak? Ona tam niech sobie leży, o, z tyłu. I to nam w niczym tutaj nie przeszkadza. Bo mi chodzi teraz o to, żeby odpiąć powrotne przewody. Jeden powrotny wypięty, drugi wypięty, trzeci, czwarty i zobaczcie, te powrotne przewody mamy tu w ten sposób. Słuchajcie, przy składaniu później tego wszystkiego z powrotem zwróćcie uwagę na te małe o-ringi tutaj, czy są całe, a najlepiej jak macie możliwość, to włożyć nowe, żebyśmy nie mieli później problemu z przeciekami jakimiś. No dobrze, zostało nam odkręcenie przewodów wysokiego ciśnienia klucz 17 płaski. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie zdejmiecie tych przewodów. Nakrętki trzeba poskręcać, porozkręcać. O. One już pójdą tutaj palcami. Słuchajcie. Dobra. Przewody mamy odkręcone z wtryskiwaczy. Luzujemy teraz przewody metalowe na szynie. Nie musimy ich odkręcać, ale musimy je niestety zluzować. Te plastiki po prostu są tak nerwiające, słuchajcie, tutaj te od zderzaka, od tego wszystkiego, że normalnie ręce już mam tak pochartane, że... Oj, zaraz, tego niepotrzebnie odkręcałem. Tu jest główne zasilanie wysokiego ciśnienia z pompy. Dobrze, chodzi nam, słuchajcie, dobra, poluzowane przewody, poluzowane. Luzujemy je dlatego, żebyśmy mogli je swobodnie z wtrysków wyjąć. O. Jeden wyjęty, drugi wyjęty, trzeci wyjęty i czwarty. Teraz słuchajcie, bardzo ważna sprawa. Chociaż pomimo tego, że one idą na stół na sprawdzenie, czy z nimi jest wszystko w porządku, zaślepiamy sobie, jak mamy czymkolwiek zaślepić sobie, słuchajcie. Dostaniemy z powrotem, jak wrócą ze stołu, dostaniemy dokładnie z powrotem z nakrętkami. Natomiast ja nie chcę, żeby tutaj jakiekolwiek śmieci się dostały w chwili dostarczenia tych wtrysków na stół. Żeby później nie było, że gdzieś tam po drodze jakiś śmieć wpadnie, czy coś oni rozbiorą na stole, powiedzą, że no, śmieci jest kupa, nie? Dobra, zabezpieczone mamy zasilanie ciśnieniem. Teraz bierzemy sobie, rozkręcamy stopki. Mam nadzieję, że wtryski wyjmę. Bez pomocników. Słuchajcie, biorę klucz odpowiedni. Zwróćcie też uwagę na jeszcze jedną rzecz. Jedna stopka trzyma dwa wtryski, jedna stopka trzyma dwa wtryski. I teraz zobaczcie, jaką śrubą przykręcona jest stopka, która trzyma dwa wtryski. Zaraz wam to pokażę.
Odkręcimy sobie drugą stopkę. Od razu, tak jak już będę sobie to odkręcał, tą stopkę, podpowiem Wam taką ciekawostkę, żebyście zamówili sobie od razu uszczelniacze do pokrywy zaworów. Bo nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie. Są dwa rodzaje, może nawet kilka. Są wtryskiwacze mocowane na sucho, są mocowane na mokro. Znaczy takie, które pracują na sucho w głowicy. Są też takie, które są w oleju. I właśnie w tych silnikach są mokre wtryski tak zwane. Czyli one siedzą w oleju. Jedna zaleta tego, że one siedzą w oleju, to jest właśnie taka, że nie powinno być problemu z ich wyjęciem, bo we wszystkich silnikach innych, gdzie są na sucho, na przykład Ducato czy inne, mogą być problemy z wyjęciem i niestety czasami trzeba używać przyrządów, żeby wyrwać je. Tutaj nie powinno być większych problemów. Zwróćcie uwagę na śrubę, która trzyma stopkę. Ona ma takie specjalne tutaj zgrubienie. I to zgrubienie wchodzi w uszczelniacz. Dlatego za chwilę Wam pokażę. Śruby sobie odłożę na bok. Dobra, stopki mamy odkręcone. Tu mamy wszystko rozebrane. Mogą być, delikatnie mówiąc, problemy, bo jeżeli nie było tutaj nic robione, to... Dobra, odkręcimy sobie tą jedną zaślepkę. Jeżeli wyjdą, to rewelacje. Jeżeli nie wyjdą, no to trzeba się troszeczkę, słuchajcie, posiłować. Nie ma co tutaj wariować za mocno. Bierzemy sobie taką nasadkę. Nasadka długa z przedłużką. I wkładamy sobie na tą baryłkę. I próbujemy go ruszyć. Jak on już nam się w ten sposób delikatnie ruszy, wyciągamy go takimi ruchami do góry. Zobaczcie, co się dzieje. Zabieramy stopkę i wyciągamy wtrysk. Oczywiście podkładka mi wpadła z powrotem, bo ją widziałem. Zobaczcie, ile nagaru jest na wtrysku. Podkładka wypadła, ale lubię mieć, że tak powiem, pod ręką. Więc będzie polowanie na podkładkę. Bo tak, wtrysk, sam jako wtrysk pojedzie na sprawdzenie. Prawda? Zakręcimy sobie tutaj tą zaślepkę. Słuchajcie, zaślepimy sobie tutaj końcówkę wtryskiwacza, rozpylacz. I w ten sposób włożę do pudełka. Oczywiście jeszcze jedna ważna rzecz. Flamaster. I znaczymy, z którego mamy wyjęty. Dobra, i wyciągamy go z kubańca. Stawia mi trochę skubany opór. Ale mam nadzieję, że wyjdzie. Że nie będę musiał uciekać się do... O, żeby nie będę musiał uciekać do przyrządów. Dobra, wyciągamy. Tutaj w tym przypadku, słuchajcie, dobra, wytrzemy go sobie. Strasznie znagarowany jest. No i tutaj, słuchajcie, mamy podkładkę na końcówce. Widać miedzianą podkładkę. Ja oczywiście te podkładki, słuchajcie, zdejmuję, nie oddaję. Nie oddaję z podkładkami, żebym się później nie zastanawiał, czy była podkładka, czy nie. Kombinerkami ściągam oczywiście, później przy montażu nowe podkładki idą. I ta sama historia. Nie dotykamy do niczego. Nie czyszczę, tylko szmatą trochę z oleju go wytrzeć.
Okej. Flamaster. Słuchajcie, znaczymy jedynka. Mamy zaznaczony. Karton z numerem 1. Wkładam go do kartonu. Trzeci. Do kartonu. Zaślepimy sobie to. Korek jest włożony. Pudełko czwórka. Wkładamy i z powrotem ze stołu, jak przyjadą do mnie, te wtryski będą dokładnie tak samo spakowane kolejnością. Spróbuję wziąć taki przyrząd. Słuchajcie. Może uda mi się tym przyrządem ją wyjąć. O. Teraz wam pokażę. Słuchajcie, zwykły wykrętak, do którego przyspawałem sobie kawałek takiej śruby. Jak jest problem z podkładką, to jest, widzicie. I podkładkę mam. Teraz, jak wiemy, jeszcze dwa, trzeci i czwarty. Spróbujemy to załatwić. Jest kolejna. Włożymy sobie tu do czwartego teraz. Jak widzieliście, delikatnie tylko wcisnąłem, przekręciłem troszkę w lewo, ona nam się tutaj zatnie, ponieważ ona jest miedziana, więc nie ma z tym problemu. O. I cała właśnie nasza przyczyna zalewania, ja wam to pokażę bliżej, żebyście wiedzieli. O. Chciałbym pokazać wam wszystkie. O, dobra, będziecie widzieli teraz wszystkie. Słuchajcie, cała przyczyna zalewania właśnie tutaj tego wszystkiego nam olejem, to jest raz, że korek wlew oleju, prawda? Jak widzicie, na palcu mam tu olej. No ale to jak gdyby można połączyć to, że się wlewa olej, się tu zalewa, prawda? No ale słuchajcie, z tej strony raczej nie ma możliwości, żeby olej na tą drugą część przeleciał przez tą przegrodę, bo ile tego oleju musiałoby tu być, nie? Zobaczcie, tak samo tu, to wszystko pływa. Żeby, słuchajcie, nie wracać do tego tematu, kiedy będziecie montowali właśnie już nowe wtryski, znaczy nowe czy po regeneracji, zamówcie sobie te uszczelniacze. Cztery uszczelniacze na wtryski do pokrywy, słuchajcie, i dwa uszczelniacze na śruby. To, co wam pokazywałem, śruba jest... On jest tak, słuchajcie, stwardniały, że to historia. Dobra. Teraz muszę sobie wytrzeć sobie to gniazdo. Okay. No dobra. Okej. Okay. Zobaczcie. On jest tak, słuchajcie, twardy, że to jest w ogóle jakaś poezja, a powinien być normalnie gumowy jak silikonowy. Że on jest po prostu tak twardy, że on już nawet nie uszczelnia, tylko jest, bo jest dla sztuki. Chodzi o to przecież, że jak włożymy nowy, to jest po prostu wszystko guma, super, jest gumowy i ten kołnierz nam wejdzie pod pokrywę, a tutaj mamy uszczelnienie wtrysku i tu od tej strony
Może uda mi się to popsuć przy was, żeby wam pokazać. Słuchajcie, zobaczcie, jak on się rwie. On się po prostu rwie jak... O! I teraz zobaczcie, tu jest sprężynka. O, tą sprężynkę wam chciałem pokazać. Jak w normalnym zimmeringu, tak? Jak w normalnym uszczelniaczu jest sprężynka. Jeżeli teraz to jest wszystko twarde jak plastik, to tak naprawdę to nie żyje już, nie? O, zobaczcie. Tu jest sprężyna. Jak będziecie mieli nowy uszczelniacz i na wtrysk, i na te śruby, to sami zobaczycie, jaka jest różnica pomiędzy starym a nowym. Dobra, słuchajcie, to by było tyle. Nie będę już więcej nawijał makaronu, bo będzie za długi film, będzie was nudził. Myślę, że takie, że tak powiem, ciekawe rzeczy, esencje wam pokazałem. No i to by było na tyle. Słuchajcie, dziękuję wam bardzo. Trzymajcie się ciepło, Szumu nadawał. Hej, pozdrawiam.